Siemaneczko wszystkim, z tej strony Yuken, a ja was witam w piątym odcinku z Farming Simulatora 22, w którym od zera do milionera staram się dorobić. Moi drodzy, nawiązanie do poprzedniego odcinka. Dziś będziemy kosili, zbierali rzepak. Nie było może by w tym nic dziwnego, bo zbiór jak zbiór, gdyby nie to, że jest to nawiązanie do poprzedniego odcinka, w którym te wszystkie czynności wykonywaliśmy, więc tu w tym odcinku nam się okaże, czy te wszystkie czynności, zakupy maszyn, te inwestycje po prostu się odpłaciły. Co dziwne i ciekawe, drzewa nam, słuchajcie, urosły w zaledwie rok. Także zobaczymy. To już myślę, że zostawię, słuchajcie, na następny odcinek i sobie w nim po prostu to zrobimy. Zobaczymy, jak to wygląda, słuchajcie, z drzewami. Natomiast teraz przechodzimy do zbiorów. Do zbiorów, które będą, moi drodzy, myślę, że bardzo... O, bardzo fascynujące, a fascynujące chociażby z tego względu, że zobaczymy. Porównanie, moi drodzy, jest następujące. Kiedy pierwszy raz zasiałem rzepak, ani nie nawożąc, ani nie czyszcząc z kamieni, ani nie robiąc wałowania, to jak dobrze pamiętam, było 4000 litrów zaledwie tego rzepaku. No teraz zobaczymy, widzowie, co nam tutaj się takiego zadzieje. Ile nazbieramy tego rzepaku, ile litrów będzie. No i jeszcze jestem bardzo, moi drodzy, ciekaw, jak to będzie z tymi drzewami, ale to już będzie temat na następny odcinek, no bo tych drzew trochę nam tu narosło. Generalnie one mi się podobają, słuchajcie, ja ogólnie drzewa, zieleń lubię, więc tak aż mi może troszkę szkoda byłoby, no, słuchajcie, te drzewa tutaj wycinać, powiem szczerze, ale to już zobaczymy, moi drodzy. Zobaczymy, no bo jednak drzewa były z myślą na biznesowe tutaj założenia, żeby, wiecie, też kupić tą, no, skoro kupiłem, akurat no nie mówię o pile mechanicznej, która tam jest tania, ale jeszcze domyślnie miałem kupić jedną maszynę do drzew, a kupiłem maszynę tą do sadzenia drzew, nie wypożyczyłem, a kupiłem, no to wypadałoby, żeby się wróciła. Ale możemy, widzowie, zrobić taki manewr w następnym odcinku, że po prostu, zobaczcie, ile drzew. Możemy zrobić taki manewr, a może ja tu nie będę jakoś tam chamsko nawracał, tylko po prostu pojadę tak, jak mogę, bo to w sumie bez znaczenia jest, kto powiedział, że trzeba równo jechać. Pojadę tak, jak mogę, bo przez te drzewa jestem teraz ograniczony. I myślę, moi drodzy, że zrobimy... Będziemy zostawiali jakiegoś tam pałka. Myślę, że zrobimy taki manewr, że tutaj było dwa razy po 20, jak dobrze pamiętam, bo dokupowałem tych drzew, więc było ich 40 posadzonych. To możemy zrobić tak, że 40 drzew zetniemy, posadzimy, jeżeli one w rok rosną. No trochę nierealistycznie, ale okej, okay, no nie żebym się czepiał. Jeśli one, moi drodzy widzowie, rosną w rok czasu, no to zrobimy taki manewr, że posadzimy tym razem na przykład 50 drzew albo 60, no bo to po 20, nie? Trzeba. Także myślę, że wykorzystamy tą maszynę do sadzenia drzew. No, na razie mamy po jednym pasku z każdej strony i już jest prawie 2000 litrów. Czyli już jest, za chwilę będzie połowa tego, co była wtedy, a mamy trzy pola, także jestem przekonany, że tu chyba dwa kursy będzie trzeba zrobić do sprzedaży tego rzepaku. Ciekawe, ile pieniędzy dostaniemy. No jeżeli tak 30 tysięcy, no to zwrócą się te inwestycje, zwrócą się te, no, kredyty, no bo jednak troszkę tam pożyczek wziąłem. To jakby cały czas mówię, że nie warto brać pożyczek, ale coś niecoś tam wziąłem. Dobra, będziemy jechali, widzowie, a tam się później dokosi. Będziemy jechali po prostu tak, jak jest mi wygodnie, a
a nie tak jak to wygląda. Szkoda, że mamy ciemno, no ale my jesteśmy rolnikami, wiecie, krwi i kości, którzy nie marnują ani chwili. Pięknie wygląda, nie marnujemy, widzowie, ani chwili, aby tutaj, o, wykorzystać każdą chwilę. Oczywiście czas mam tylko razy dwa zrobiony, nie przyspieszałem go teraz mocniej. Uważam, że teraz nie, przy tych zbiorach. No i to już myślę, że zaczyna się taki moment, moi drodzy, w którym myślę, że śmiało można powiedzieć, że będziemy... Ja nie lubię tej kamery akurat, bo nie widzę, czy dobrze koszę. Myślę, że zaczyna się, widzowie, taki moment, w którym już będziemy mogli na przykład obsadzić czymś pole. Być może kupimy kolejne, zobaczymy. Jest to całkiem prawdopodobne, nie mówię, że nie. W którym obsadzimy to pole czymś, a z drugiej zaś strony, w tym czasie, kiedy to będzie sobie rosło, w tych miesiącach, my na przykład będziemy mogli zająć się na przykład drzewami, z wycinką drzew, nie? Żeby po prostu cały czas fajnie zarabiać. To jest mój taki jakiś pomysł na to. No na razie, jak widzicie, nie zbankrutowałem. No myślę, że na trybie łatwym to trzeba by się mocno postarać i to nie jest jakiś wyczyn z mojej strony, że nie zbańczyłem. Jestem bardzo ciekaw, słuchajcie, tego trybu chociażby średniego, nie? Że nie masz maszyn. Musisz je wypożyczać na początku, no bo tu myślę, jest to bardzo łatwe, jeśli już dostajesz na starcie maszyny. Ja oczywiście parę kupiłem, nie powiem, że nie. Bo parę tych maszyn sobie, słuchajcie, kupiłem. No ile ich kupiłem? Właśnie, to będzie dobre teraz... dobre sprawozdanie dla widza. No moi drodzy, no kupiłem... Kupiłem, słuchajcie, tak, do nawozu maszynę, kupiłem tą do wałkowania, kupiłem do kamieni, czyli trzy maszyny kupiłem. O, już mamy, słuchajcie, 4000 litrów, także myślę, że no 7-8 tysięcy litrów możemy zebrać za to. Więc wszystko zależy, jaka jest stawka za 1000 litrów. Zobaczymy, gdzie to zawieziemy. Ja myślę, że do olejarni to zawiozę, bo tam jest najprostsza droga. Bo z tym... tą pozostałą lokalizacją mam trochę problemów, powiem wam szczerze. Żeby tam dojechać, więc... jest troszkę problemów. No i przypominam wam, że pole mieliśmy tylko w 50% nawiezione, nie było w 100%. Czyli okazuje się, że żeby było w 100%, chyba dwa razy trzeba przejechać porządnie tym całym bajerem. No zobaczymy, no wiecie, no ja też jakby eksperymentuję, uczę się cały czas. Coraz bardziej mnie to zaczyna kręcić. Więc super. Bardzo, patrzcie, 5000 litrów, czyli z tych dwóch pól będzie spokojnie 6000 litrów, czyli już z tych dwóch pól będzie, czyli opłacało się, już jest wstępny wniosek, że opłacało się, słuchajcie, dać ten nawóz, za nawóz 3000 płaciłem, ale to też nie jest tak, że na raz, ej, to ja robię, dobrze robię, to nie jest tak, że na raz, bo jeszcze na drugie nawożenie też nam starczy. Myślę, że tą maszynę do kamieni też się opłacało. No i przede wszystkim to do wałkowania, jakkolwiek to ta maszyna się zwie. Czyli tak mam przeczucie, że tutaj z tego zbierzemy 6000 litrów. Mamy jeszcze jedno pole, małe poletko tam z tyłu, czyli myślę, że te 7000 litrów powinno spokojnie dać radę. I na następny odcinek, tak myślę, że skupimy się na... Na następny odcinek, widzowie, myślę, że się skupimy na... Musiał za chwilę dokosić oczywiście. Na następny odcinek, żeby po prostu trochę skupić się na drzewie. Ale oczywiście chciałbym zobaczyć, czy to tak działa, że ja mam tą piłę mechaniczną, to ona będzie mi ścinała. Bo oczywiście będę musiał kupić tą maszynę taką, znaczy maszynę, tą przyczepkę taką, nazwijmy to, do załadunku tych bel.
ale jestem ciekawy, jak działa piła mechaniczna, bo tak jak próbowałem podchodzić do jakiegoś drzewa, które już jest fabrycznie i ściąć, to się nie dało. Więc nie wiem dlaczego. Z czego to po prostu widzowie wynika. Pewnie jak zwykle czegoś nie wiem. Ale no uczę się, cały czas się uczę, staram się w pomocy szukać, aczkolwiek w pomocy brakuje mi zdecydowanie informacji na temat na przykład skrótu klawiszowego, tak? Tutaj niby wszystko mamy, widzicie, w tej recenzji napisane. To jest fajne. Dobra, gdzie my tu jeszcze czegoś nie dokosiliśmy? Gdzieś coś było? Tu nie. Chyba nie było nic. Tam coś mogło być? Nie będziemy targować o jakiś mały placek, ale już tu jadę, no to już pojadę, nie? Dobra, tu chyba nic nie było. No, to mamy 6200 litrów. Ciekawe, czy nam się uda to na... Nie no, ta przyczepa chyba załaduje to wszystko, nie? Jak myślicie? Ale tu od razu ciemno, bo tyle tych drzew. Mamy chyba wszystko tu pokoszone. Jedziemy na drugie pole. Dajcie szybciej sobie pojedziemy. Tak po ciemku, no to trochę ciężko, nie? Ciężko, wiecie, to tak jadę po omacku. Dobra, tutaj mi jakieś placki zostały, bo tak nie będziemy zostawiać, tak nieładnie wygląda, widzowie. Chociaż je skosimy, nie? Nie, chce się skosić? Skosiło się, dobra. Dobra. Jedziemy jeszcze na to poletko, tylko teraz... Słuchajcie, tu jest, widzicie, problem, bo my tu mamy tyle maszyn, one są tak porozstawiane, że... To nie jest tak popsiuk, dobrze, że jeszcze tutaj drzew nie posadziłem. Jakby tak sadząc te drzewa, oczywiście... sadząc te drzewa tak intuicyjnie sadziłem, żeby mi później one nie przeszkadzały w niczym, nie? Także... O, sarny przyszły, jak fajnie. Ej, sarna, uciekaj. Gdzie mnie tu w moim rzepaku biegasz? Ja tam lubię zwierzęta, moi drodzy. Przyjdzie jeszcze oczywiście moment na hodowlę zwierząt, w zależności... Jak to się wszystko będzie opłacało? No widzicie, powinienem wróżbitą zostać. Oceniałem 7000 litrów, a myślę, że to może nawet lekko być przekroczone, widzowie. Ten oto próg może być lekko przekroczony, słuchajcie, 7000 litrów. Także, znaczy na pewno będzie przekroczony, coś więcej jak pewne, nie, że będzie przekroczony. Już mamy 6800 litrów. No ciekawe, ile kasy za to dostaniemy. Jeśli 2000 jest za 1000, to powiedzmy za 7 to 14 tysięcy dostaniemy, jeśli dobrze liczę. Czy to nam dało więcej? No dało nam więcej, bo tak jak mówię, na początku pierwszy plon, gdzie kompletnie nieumiejętnie, no dobra, no zakładam, że za pierwszym razem jeszcze może nieumiejętnie trochę posiałem. Można i tak to tłumaczyć, natomiast 4000 było za pierwszym razem mojego sadzenia, a no to jednak jakby podwoiliśmy liczbę, czyli te nawożenie, no jednak roboty z tym jest co niemiara, bo jest co robić, bo tam trzeba tym wałkowaniem robić te opryski. Ciekaw jestem, jak co by było, jakbym to razy dwa zrobił opryski. Że byłoby nawiezienie, wiecie, wyświetlone jako 100%, nie? A jeszcze na tym etapie uczenia się jeszcze chwasty mam wyłączone. To wiecie, tak no. Bym wszystkiego po prostu bym nie był w stanie ogarnąć. Czyli patrzcie, 7000 z palcem w tyłku, bardziej 8000. Bardziej, moi drodzy, 8000 będzie. Litrów. Także pewnie do olejarni pojedziemy to sprzedać. Tam ta stawka jest w miarę okej.
taka forma koszenia jakoś jest, zobaczcie, ile szybsza, nie? Bo jak jeździłem, słuchajcie, wtedy to takie te cofanie to było bardzo uciążliwe, a tak sobie widzicie, w kółko jadę, nie muszę cofać. Wydaje mi się to o wiele lepszą formą, chodzi o koszenie. I kawałek czegoś został, no dobra, to już cofnę i skoszę, już niech będzie. No. Ale, czyli pierwsza metoda moja koszenia, ja wiem, bo chciałem tak realistycznie, jak to wiecie, na polach, to takie poletko małe, to też, wiecie, jak jest takie małe poletko, to też się nie opłaca kompletnie tak cofać co chwilę, bo to też chodzi o czas. O, prawie 8000 litrów, no tam zabrakło paru. Wszystko skoszone jest, no już raczej 8000 litrów z tego nie wyciągniemy, no ale jest prawie 8000, dobra. Nie, to do góry. Jedziemy, słuchajcie widzowie, do silosu z tym. I zaraz się okaże, czy się opłacało. To będzie krótki odcinek, w którym zrobiłem po prostu, no właśnie, musiałem przydzwonić. To nie byłoby odcinka, w którym bym nie przydzwonił. To czekajcie, gdzie jest ta rura, ona jest z drugiej strony. Także w tym odcinku tylko się skupiamy na tym, żeby zobaczyć, ile kasy, słuchajcie, za to dostaniemy. Nie, to ja robię. Wystaw rurę, o. Chyba za daleko, nie? No, za daleko. No i to. O. No dobra, moi drodzy, no dobra, to załadujemy, sprzedamy, jak widzicie sprzętu jest, ja muszę to ogarnąć, nie wiem, czy wy macie jakąś metodę, troszkę mi tutaj, ja bym tak chciał, żeby właśnie było więcej jakichś takich wiat, żeby to było realistyczne, żeby każdy sprzęt mógł gdzieś pod jakąś wiatą stać w danym miejscu, bo ja lubię generalnie, słuchajcie, porządek, a w tej chwili te sprzęty mam tak porozrzucane po całym gospodarstwie, typu tak jak rozłączę, tak on stoi i troszeczkę jest to dla mnie, wiecie, uciążliwe i to najlepszym przykładem będzie właśnie to, co zrobię z kombajnem, który... No może nie, na kombajna już odstawmy porządnie. Bo go tak nie używamy często, a... Dobra, niech se stoi. Do tego chcemy traktraka. Słuchajcie, chcemy do tego traktraka. Jest, pokrywa. A przyczepka mi je tu wkurza. Ja bym ją najchętniej sprzedał, wiecie? Bo ona mi kompletnie jakby... Ona jest tylko, nie wiem, do wożenia tych... Od kombajnu tych... bajerów, ale... Rozpocznij napełnianie. Dobrze. Jęczmień, owies, rzepak. 7000 litrów. O, prawie pełna będzie. Pięknie, moi drodzy. Pięknie, czyli zamknij pokrywę, żebyśmy nie zgubili. I jeszcze możemy oczywiście zobaczyć, ja to, moi drodzy, jak najbardziej sprawdzę. Słuchajcie, rzepak. Olejarnia najlepiej płaci. Znaczy, tutaj najlepiej płacą, natomiast ja mam problem ze znalezieniem tego miejsca. Wam powiem szczerze, no olejarnia nie płaci najwięcej, płaci średnio, ale płaci lepiej niż pasze i zboża południe. No, ja wiem, że to jest różnica 200 euro praktycznie, nawet 300 euro, no to bym zarobił ten 1000 pewnie więcej, ale z tym mam problem. Gold Crest Valley albo Johnson's Farmers Market. Poczekajcie, no możemy spróbować to znaleźć na mapie. Ale ja się boję, żeby mi tu znowu jakaś topa nie wyszła. Johnson's Farmers Market.
Jak to się ma ode mnie? Czyli tu bym musiał jechać w lewo i potem w prawo. Ok, a to jest tartak, bo mi tu, no czyli może sobie zaznaczę, może dojadę, ale wiem, że to było tutaj, o. Goldest Valley. I tu miałem, słuchajcie, problem, żeby tu dojechać. Bo tu nie ma drogi, tu jest niby stacja, tu jest wynajmij pociąg, czyli co, ja bym miał pociąg wynajmować? Tu nie ma w ogóle dojazdu w to miejsce. Więc jakby... nie wiem, tego nie ogarniam, nie? Więc mógłbym jedynie spróbować do tego marketu jechać, Johnson's Farmers Market. Bo skoro on jest, słuchajcie, na liście, no to bym mógł, bym dostał... Ale pojedziemy do olejarni, bo już znam trasę. Bo to jest jedyny, wiecie co, widzowie, to jest jedyny taki drobny minus właśnie, że... Taki drobny minus, nie? Że jest ciężko na tej mapie się odnaleźć. Że nie można jakiegoś GPS-a ustawić, żeby dokładnie jadąc na drodze ci pokazywał, gdzie jedziesz. Więc jedziemy do olejarni tam pierdziele. Zobaczymy, ile zarobimy. Więc teoretycznie, jeśli mam prawie 8000 litrów, to tak około... No nie dostanę 16 tysięcy. Myślę, że z 15 tysięcy powinienem za to dostać. Na mnie spoko. No nie powiem, żeby to się zwróciło, zakup maszyny. No jeszcze będę musiał zobaczyć, tylko że wiadomo, ja inwestycje też zrobiłem, jeśli chodzi o... o drzewa, tak? Także to też nie można, tak wiecie. Czekajcie. Nie widzę tej mapy, chyba mam jechać prosto, ale nie, ja nie jestem pewien z tą mapą. Gdzie ja jestem? Ta mapa to mnie zawsze... Nie, ja w dół muszę jechać teraz. Nie, dobrze jadę, tu jest olejarnia. Tu. Oznacz miejsce. Dobra, jest, dobrze jadę. No, także mówię, czasem mi tego GPS-ka brakuje, nie? Czyli sprzedamy, zobaczymy, ile zarobimy na tym, ale myślę, że już no całkiem spokojnie. Jest szansa, że spłacę kredyt tym, ale też nie jestem przekonany, czy ja ten kredyt chcę spłacać. Jak na razie do końca nie jestem przekonany. Bo będę potrzebować jedną maszynę do drewna, tylko sobie sprawdzimy jeszcze na końcu odcinka. No gdzie? No gdzie mnie tu? No gościu, co żeś? Kupił sobie jakąś BMW i co? To ci teraz kurde... Przy Iwanie. Ja tu jadę sprzedać, kurde, rzepak, a ten mi drogę zajeżdża. No co za kretyn. Rzepak jadę sprzedać, no. Ważna misja, widzowie. Pamiętajcie, jedziecie sprzedać rzepak, to nie wolno wam drogi zajeżdżać. No to tak się nie robi. Niech będzie kierunek wyładunku do tyłu, nie ma problemu. Rozpocznij wyładunek. Dla bezpieczeństwa trochę do przodu podjedziemy. Zobaczymy, ile zarobimy. Mamy 12 tysięcy, mamy, mówię, o 3 tysiące więcej, bo sprzedałem tą maszynę jedną której nie używam i zastanawiam się, czy tej przyczepki nie sprzedać, której nie używam, bo ona mi tam stoi, miejsce zajmuje. O! 12 tysięcy, widzowie, mamy... No, 14 dostaliśmy. No, mogło być lepiej, jakbyśmy pewnie pojechali do innego punktu, ale... Ale tragedii nie ma, nie ma co narzekać. Krywy nie musimy, niech się tam trochę ta nasza przyczepka wywietrzy w czasie jazdy. Dobra, wracamy na gospodarstwo i na koniec odcinka zobaczymy, czy da się ściąć drzewo. Jeśli nie, no to będę musiał znowu poczytać na ten temat, co robię nie tak z tym ścinaniem drzewa, no bo wiadomo, jeżeli w następnym odcinku ma być misja ścinania drzew i sadzenia kolejnych, zresztą fajnie, to jest pod kątem farminga jest to fajnie zrobione, że drzewo rośnie w rok, w sensie zarobkowym, że możesz mieć zajęcia takie, że na przykład teraz znów bym sobie, i tak to pewnie zrobię, że znów sobie obsadzę pole, ale już nie będę musiał czekać bezczynnie, tylko w tym czasie zajmę się czymś innym. I tak naprawdę ciągle tu będzie jakaś praca do wykonania, nie?
Później będą zwierzęta. Także to zaczyna gdzieś tam się w pewnym momencie rozkręcać. Czyli ten początek jest taki troszkę, wiecie, najbardziej żmudny, nie? Że pierwsze plony robisz i... Ja bym to zrobił na samym początku, bo to jest może dobre pytanie. Czy ten myk, który zrobiłem, na przykład, że tyle drzew posadziłem, nie wiem, czy... Nie wiem, widzowie, czy bym się jakby nadal posadził na taką inwestycję na samym początku. Nie wiem, czy to by miało... Mam być cztery. No, zobaczcie, ile mamy maszyn. Tutaj jest ten opryskiwacz. Tutaj stoi tylko to coś, które mi... Dobra, niech ten sobie stoi tu. A tą przyczepę myślę, że sprzedamy, bo ja jakoś nie widzę kompletnie nie widzę zastosowania do niej. A, no to, żem zaparkował. Dobra, stój już. Słuchajcie, to... Nie wiem, czemu w pierwszym odcinku mi się zbugowało, widzowie. Zobaczcie, podchodzę sobie i tutaj mi będzie pokazywało, że informacja o polu, rzepak, rodzaj rośliny. A może tutaj teraz by w ogóle nie. Tylko zobaczcie, no posadziłem drzewo, o jest drzewo, świerk, no jest, dobra. I co? No i... No mogę latarkę włączyć, pewnie, że tak. Tylko widzicie, nie jest na przykład powiedziane, jak to drzewo ściąć. O! A! Tak się ścina. Dobra, nauczyłem się. Mam nadzieję, że na łeb mi nie spadnie. No i co się z tym, no i co się stało z tym? To źle ściąłem? No i na łeb mi spadło. Dobra, w następnym odcinku się, widzowie, tym zajmiemy, okej. Okay. Czyli mogę kupować tą maszynę, dobra. Słuchajcie, dobra. Wiem, doszedłem do tego, że jak się wciśnie P, to można jakby sklep, to widzimy też posiadane przedmioty. Ja zastanowię się, ile to jest w ogóle warte. Ue, to tam jest nic nie warte. Natomiast zajmuje mi miejsce i jakby, wiecie, to nie chodzi w tym momencie o kasę, ale o to, że mi to miejsce zajmuje. Nie chcę tego. A reszta jest, no nawet samochód tak na upartego bym mógł sprzedać, bo tak na upartego też mi nie jest on potrzebny do niczego. Na tę chwilę, po co mi, słuchajcie, samochód. I może to będzie dobra opcja, widzowie. Myślę, że to będzie dobra opcja, aby przez tą sprzedaż zaoszczędzić kasę, dzięki której kupimy sprzęt. Już wam mówię, widzowie. Chwila. Opryskiwacze już mamy, spoko, pługi, siewniki. Chodzi mnie oczywiście, to się jakoś... sprzęt leśniczy. I to chyba tą maszynę musimy kupić, która będzie po prostu nam ładowała. Jakby ja nie do końca ogarniam, no nie kupimy tego, bo nie mamy ciężarówki. Tu są jeszcze jakieś inne rzeczy, ale brakuje mi, widzowie, zdecydowanie tutaj jakiś... informacji na ten temat. Co to jest? Ale tu nie ma co. Kupujemy. To już będzie na przyszły odcinek, słuchajcie. Dobra. Ja już sobie w przyszłym odcinku to odbiorę w sklepie i się zajmiemy w takim razie w przyszłym odcinku drzewami, czyli będziemy zarówno te drzewa sadzili konkretnie wokół pola, tam gdzie się da. Więcej ich posadzimy, żeby na nich zarobić, a te sprzedamy i zobaczymy, ile na nich zarobiliśmy. Także do zobaczenia, moi drodzy, w następnym odcinku. Będzie mi miło, kochani, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to subskrybuj, bo codziennie wlatują odcinki zarówno w Farming Simulator 22, jak i z Euro Trucka. Także trzymaj się, cześć!